Mówi się, że pies jest najwierniejszym przyjacielem człowieka, jeżeli się go oczywiście dobrze traktuje, a posiadanie psa daje wiele pozytywnych korzyści. Badania dowodzą, że obecność psa wpływa na człowieka kojąco. Nieocenioną zaletą posiadania psa jest również fakt bezwarunkowej miłości, którą pies nam ofiaruje. Dlatego tak dużo ludzi bardzo lubi psy. A takich na pewno można było spotkać na 50. toruńskiej wystawie psów rasowych na Golubskim Wzgórzu wokół zamku Anny Wazówny. To jest drugi rok, kiedy organizujemy wystawę poza miejscem naszej siedziby, naszego oddziału. Dlaczego? Bo bardzo w zeszłym roku się podobał zamek, bardzo sympatyczni gospodarze, bardzo przyjazne nastawienie władz miasta, ale też trochę ze względu takich, że po prostu w Toruniu no nie ma odpowiedniego miejsca na tak dużą liczbę psów. Właśnie, a tutaj tereny wokół zamku chyba sprzyjają czworonogom. Sprzyjają, są piękne, do tego atmosfera wspaniała i takie okoliczności, takie coś, co spowodowało, że chyba powrócili ci wystawcy, którzy byli w zeszłym roku. Wydarzenie przerosło nasze oczekiwania, że przyjechało około 1000 wystawców, przyjechało z kilku krajów, a najbardziej, z czego się cieszymy, to jak tu jesteśmy, wśród tłumu ludzi, który jest przy zamku, spotykam coraz więcej mieszkańców Golubia Dobrzynia i powiatu golubsko-dobrzyńskiego. To jest największa radość, największa satysfakcja dla oddziału PTTK i Zamku Golubskiego. Wystawa psów to okazja dla właścicieli czworonogów do wymiany doświadczeń w hodowli danej rasy. Przychodzą także osoby, które chciałyby mieć psa i szukają odpowiedniej rasy dla siebie. Przychodzą tutaj osoby zainteresowane również nabyciem takich psów, którzy się dopytują o rasę, jaka ta rasa jest, czy odpowiada do domu, czy między dziećmi może być, załóżmy, taki pies. Oczywiście każdy chciałby pogłaskać, dotknąć. Natomiast my jako użytkownicy tychże psów, niekiedy hodowcy, tak, wymieniamy się poglądami, jak te psy się zachowują, co można byłoby zrobić. No, na pewno jest to duże doświadczenie. Tegoroczna wystawa psów w Golubiu Dobrzyniu zgromadziła ponad 900 psów i około 170 ras. Wśród tych ras jest wiele pojedynczych egzemplarzy i nawet nie chciałabym wymieniać, bo pewnie pominę jakieś, które są bardzo egzotyczne dla nas, jeszcze dla Polaków, ale myślę, że nadal egzotyką są nagichińskie grzywacze w wersji nieowłosionej, czyli z nagą skórą, z nagą taką jak człowiek skórą, z niewielkimi kępkami włosa na głowie, na nogach, na ogonie. W tej chwili oceniana jest jaka rasa? Tutaj seter widzimy w tle. Seter irlandzki, ten mahoniowy, piękny, zawsze dostojny, no elegancki pies, prawda? Przed chwilą zakończyła się prezentacja i ocena. Jak poszło? Bardzo dobrze. Pies wygrał zwycięstwo rasy w młodzieży suka, także bardzo ładne osiągnięcie. To już koniec eliminacji, czy jeszcze dalej przechodzi do finału? Finał, wybór zwycięzcy grupy, czyli wszystkie wyżły będą porównywane ze sobą. Także zobaczymy, jak pójdzie dalej. Takim z dobrym wykrokiem. Jeszcze raz poprosimy o półeczko. Oceną psów na wystawie zajmują się profesjonalne grupy sędziów w wydzielonych boksach, tak zwanych wybiegach pokazowych. By zostać sędzią kynologicznym, jak mówią sami jurorzy wystawy, trzeba przede wszystkim kochać psy, a potem zdobyć odpowiednie kwalifikacje. Zdać egzamin na asystenta, potem 4 lub więcej lat popracować ucząc się, zdać egzamin na sędziego. Od strony sędziów jest jeszcze mniej korzystne jak to drugie, na pewno na drugą stronę. O właśnie. Podstawą oceny każdego psa jest zgodność ze wzorcem, czyli pewnymi cechami charakterystycznymi dla danej rasy. Przede wszystkim to, czy jest to pies o budowie typowej dla danej rasy i czy ma cechy anatomiczne, które sprawiają, że jest też dobrym psem użytkowym. Czyli oceniamy i wygląd, anatomię, i ruch w statyce, i w pozycji stojącej.
aktualnie na ringu, tuż za nami, za mną, odbywa się ocena indywidualna w danej rasie, a około godziny 14 spośród wyłonionych najlepszych psów w danych rasach zostaną rozegrane tak zwane finały w kilku konkurencjach. Najpiękniejsze młodsze szczenie, najpiękniejsze szczenie, najpiękniejszy junior, weteran. Tutaj, jak można się spodziewać, decyduje kryterium wiekowe. I w rezultacie, w efekcie, na końcu samej całej wystawy najpiękniejszy pies dzisiejszego dnia. Na wystawie nie mogło oczywiście zabraknąć psów polskiej rasy. Były polskie owczarki nizinne, owczarki podhalańskie, hardy polskie, polski gończy i ogar polski. Przyjechałam z Olsztyna z ogarem polskim. Używam go w łowiectwie, bo jestem kobietą polującą, ale to tak naprawdę ogar mnie przywiódł do tego łowiectwa. Nie chciałam, żeby ten pies siedział na kanapie, chciałam, żeby robił to, do czego został stworzony. Jest to jedna ze starszych ras polskich, z XII wieku już pierwsze zapiski w kronikach Gala Anonima się pojawiły o tej rasie. Rasa wdzięczna, trudna, ale rasa, która też nadaje się jako pies rodzinny. Super piesek! Wstań, wsiadł, łapa, super, druga, super, poproś, poproś. Super piesek, proszę bardzo. Gończy polski to kolejna polska rasa, jaką można było zobaczyć na wystawie. Psy te są często towarzyszami myśliwych podczas polowań. To są psy, które są wykorzystywane w trakcie polowania do różnych celów, czy do tropienia, czy do ostaczania zwierzyny. I to jest jakby, to był pierwszy moment, kiedy zainteresowałem się psami, czyli czysto użytkowo. A ponieważ jest to rasa polska, mieszkam też w miejscu, gdzie w latach 90. XX wieku jeden z moich kolegów zaczynał hodowlę gończych, a to były takie początki, kiedy gończy stawały się dopiero popularne. I zobaczyłem kiedyś na jednym z konkursów tą właśnie rasę, więc stwierdziłem, że to jest to. Są w dwóch kolorach? Tak de facto w trzech, a czekoladowe, całe szczęście, zostały uznane za rasowe, bo kiedyś pierwotnie we wzorcu były tylko czarne podpalane. Ja też mam czekoladowego i bardzo dobrze, że są uznane za psy, które trzymają wzorzec. To jest suczka, która jest po moim psie i po mojej suce, z mojej hodowli. I będziemy za chwilę podchodzić do oceny w klasie młodzieży. Kolejna polska rasa prezentowana na wystawie to polski owczarek podhalański i owczarek nizinny. Psy mam około 50 lat. Najpierw hodowałam owczarki niemieckie, a później zainteresowałam się naszą polską rasą. I kilkanaście lat później kupiłam pierwszego pona. No i od tej pory tak się zafascynowałam nimi, że mam je do dzisiaj. Co takiego jest akurat w tej rasie psów? To są psy pasterskie i popilnuje domu, podwórka, ale nie jest agresywny specjalnie. Jest taki przyjacielski i do zwierząt, i do ludzi. No, to ogólnie fajna rasa. No. Trochę jest kłopotliwa z tym włosem, bo trzeba czesać. Trzeba kąpać od czasu do czasu, ale... Ale jest przede wszystkim polską rasą. No przede wszystkim polską rasą. Polski owczarek podhalański to pies inteligentny i myślący. Widać to w jego zachowaniu na każdym kroku. Tak mówią jego hodowcy. Charakteryzuje się dużą opiekuńczością. Bardzo kocha ognisko domowe, dzieci. Naprawdę pies dla całej rodziny nadaje się dla każdego.
Też mamy pieska, wcześniej też był wystawiany, no i tak z ciekawości przyszliśmy zobaczyć właśnie tutaj, akurat to jest ring labradorów i tu jedna nasza suszka też jest wystawiona, ale to już jest nie nasza, tylko po prostu ktoś inny tam się nią zajmuje. Wasza ulubiona rasa? Tak, ulubiona, to jest, od dziecka mieliśmy właśnie labradory i tak już takie zamiłowanie do tych piesków jest. Jest Beaver Yorkshire Terrier, czyli odmiana trzykolorowa Yorka. Pierwotnie a la Ponton. Tak, dokładnie. Jest rasą nieuznaną w FCI. Wystawiamy ją od 5 lat chyba w ZKWP. Dlatego tą rasę wybrałyśmy, ponieważ jest niezwykła, jeżeli chodzi o charakter. Właśnie, jaki ma charakter? Bardzo łagodny, przyjacielski, jest Yorkiem, czyli jest zainteresowana i bardzo aktywna, ale z drugiej strony nie ma w niej cech dominacyjnych, takich jak w terrierach. W związku z tym jest wyjątkowa, jeżeli chodzi o przyjaciela dla wszystkich członków rodziny. No właśnie, a czy ten pies nie jest bardziej uwielbiany przez panie? Nie, nie. Panowie również uwielbiają taką małą rasę, bo to są przytulanki. No i ta przytulanka dzisiaj, jak jej poszło na wystawie? Poszło jej bardzo dobrze. Tak, zajęła najwyższą notę w rasie, czyli zwycięstwo w rasie i ma certyfikat na czempiona. Proszę bardzo. Taki pies z taką sierścią wymaga chyba specjalnej opieki. Proszę pana, trzeba go porządnie wyszczotkować. W domu kudów nie ma, jak każdemu myśli, że jest pełno sierści po mieszkaniu. Nie. On mieszka nie w domku, tylko w bloku, więc powiem szczerze, jest to super sierść, niż taka krótka włosa, jak psy mają, bo ludzie myślą, że jak kupują psa z krótką sierścią, to właśnie z sierścią będzie. Trzeba tylko trochę poczesać, ale też nie aż tak, jak każdemu się wydaje, więc... A pies jest wspaniały i rasa jest wspaniała. Jak widać, każdy pies na tej wystawie dla swojego właściciela jest najpiękniejszy, najkochańszy, a przede wszystkim widać przyjaźń między psem a opiekunem. Szkoda, że nie wszyscy mają takie podejście do swoich czworonogów. Niestety, często słyszymy, mówiąc delikatnie, o niewłaściwym traktowaniu psów. Stąd apel Polskiego Związku Kynologicznego o przemyślaną decyzję przed zakupem psa. Należy pamiętać, że ten pies się nie wypowie, że jest mi źle, na pewno popiszczy, ale... Pamiętajmy, że kupując psa to jest dobre kilka, w przypadku tych większych ras, no ze względu na to, że one krócej z reguły żyją, do kilkunastu, gdzie należy, jeżeli już się zdecydowaliśmy, zapewnić im godne szczenięctwo, godne dojrzewanie i jeszcze bardziej godną starość.